Właśnie poznaliśmy dane o inflacji w marcu. Główny Urząd Statystyczny informował, że ceny przeciętnie wzrosły o 0,2% w samym marcu i okazały się wyższe niż przed rokiem o 4,6%. Te 4,6% troszeczkę mniej niż lutowe 4,7%, więc jest to pewnego rodzaju wytchnienie. Trzeba pamiętać, że były bardzo poważne obawy, że ze względu na to, żeśmy przyszaleli w sklepach i zaczęli robić zapasy, no, część cen uciekła w górę, zwłaszcza te związane z żywnością, zwłaszcza te związane ze środkami czystości, medykamentami. No, wszystko to, co stwierdziliśmy, że nam jest potrzebne do przetrwania, zaczęło drożeć, bo po prostu popyt na to wzrósł. Z drugiej strony mieliśmy szczęście, bo zaczęły bardzo istotnie tanić paliwa. I to one najprawdopodobniej utrzymały inflację w ryzach. W danych, które GUS pokazał, widać też już pierwsze skutki tego, co się dzieje z popytem na niektóre dobra. No, gdzieniegdzie my w ogóle nie możemy korzystać z towarów czy z usług, bo po prostu sklepy są zamknięte albo inne placówki usługowe. W innych po prostu mniej nas jest, bo są obostrzenia dotyczące poruszania się. I tak naprawdę mamy w głowach troszeczkę co innego niż bieganie po sklepach. I wielu przedsiębiorców to bardzo poważnie odczuwa. Całkiem niedawno mieliśmy dodatkową falę obostrzeń i ona tak naprawdę no, wyłączyła kolejne przedsiębiorstwa z możliwości normalnego działania. I teraz co może dziać się z inflacją w przyszłości? Co do zasady przewidywaliśmy, że bardzo zły będzie pierwszy kwartał, a potem ze względów na efekty bazowe ta inflacja powinna stopniowo spadać. Jest taka szansa, że latem będziemy mieli roczny wskaźnik w okolicach 3,5%, natomiast w samym grudniu, kiedy ona gwałtownie i nieoczekiwanie podskoczyła w zeszłym roku, no może ten wskaźnik spaść w okolice 3%. To cały czas będzie dużo. Pamiętajmy, że górne widełki celu inflacyjnego to jest 3,5%. Oczywiście te wszystkie prognozy są tym razem szczególnie trudne i szczególnie niepewne, bo nie mamy zwykłego roku. I normalnie byśmy byli w stanie przewidywać, co się będzie działo ze zbiorami, co się będzie działo w jakichś tam różnych obszarach działalności, co będzie się działo na przykład z cenami usług ze względu na to, że bardzo istotnie wzrosła płaca minimalna. Natomiast w tej chwili mamy wiele zagadek. Jedną z podstawowych to jest, co będzie się działo z kursem walutowym. Bo gdyby się okazało, że jest jakieś bardzo duże zamieszanie na rynku światowym i złoty na przykład poważnie by się osłabił, teraz jest sporo słabszy niż przed początkiem kłopotów gospodarczych, ale tak naprawdę to nie jest aż tak bardzo dużo. Gdyby osłabił się dalej, to mielibyśmy dosyć istotny impuls proinflacyjny. Z drugiej strony nie wiemy tak naprawdę, jak my jako klienci będziemy reagowali na dobra i usługi, które będą oferowane, bo tak naprawdę dosyć istotnie może się zmienić ich struktura, nawet jak gospodarka będzie odmrażana. My nie do końca w tej chwili jesteśmy w stanie przewidzieć preferencje, czy my będziemy chcieli jak najszybciej wrócić do tego, co było, czy mamy już przemyślenia, co nam jest potrzebne, a co niepotrzebne i będziemy inaczej wydawali swoje pieniądze. Stąd jest sporo znaków zapytania, co się będzie działo z inflacją, ale myślę, że najważniejsze, że marzec nie pokazał dramatycznego jej przyrostu związanego z tym, że w sklepach, zwłaszcza spożywczych, no trochę ceny nam uciekły. Pytanie, czy to jeszcze się będzie w stanie pokazać w kwietniu, bo tutaj ten podwyższony poziom cen też był widoczny.